Cześć moi drodzy, witam was w najnowszym odcinku na moim kanale i muszę się podzielić z wami wielką wieścią, ponieważ do mojego kanału dołącza nowa osoba. Nie mogę. I jest to moja nowa asystentka, Dorotka! Może ja? To ty. Przepraszam. Zaprezentuj się tutaj. Jest on też sprawcą pranka! Oj, czekajcie, bo nie umiem wyjąć kota. It's just a prank, bro. It's a prank, bro! W dzisiejszym odcinku będziemy sobie testować ciążowe zachcianki. Znalazłam w internecie mega dziwne jakieś połączenia różnych rzeczy i na samą myśl robi mi się już niedobrze. Ale podobno kobiety w ciąży właśnie takie zachcianki mają. Ja no jeszcze w ciąży nie jestem, ale może też będę miała jakąś dziwną zachciankę, więc obserwujcie mnie na Instagramie, to wtedy dam wam znać. Zauważyłam, że ciążowe zachcianki zawsze krążą wokół jakiegoś jednego produktu i ocenimy sobie po prostu w skali od 1 do 10, bo może znajdziemy jakiś wyjątkowy przysmaczek. Zaczynajmy. Pierwszym połączeniem będzie banan ze szczypiorkiem. Słodko, trochę bardziej wytrawna. Ogólnie wszystkie te połączenia bazują tak, że jest coś słodkiego i coś kwaśnego, albo coś słodkiego, coś wytrawnego. Dużo rzeczy też jest z keczupem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Banan plus szczypiorek. Boże, ja się zżygam na tym odcinku, tak szczerze mówiąc, mi się wydaje. Pachnie mocno szczypiorkiem. I uwaga. Nie jest do pożegania, nie jest obrzydliwe. Jest w sumie nawet całkiem dobre. To smakuje jak banan z ziemi. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale ma taki ziemisty posmak. Taki roślinny właśnie. Szczypiorek w ogóle nie smakuje jak szczypiorek. Generalnie mogłabym to zjeść. Jest to takie słodko właśnie wytrawne. Nie jest złe, nie jest też pyszne. Nie jest to na pewno danie, które jadłabym na co dzień. Możemy umieścić gdzieś to tak w środku stawki, więc daję 5 punktów na 10. Połączenie numer 2 będzie trochę bardziej obrzydliwe, bo jest to banan z ketchupem. Wszystko, co jest z ketchupem, a nie powinno być z ketchupem, jest obrzydliwe. Pachnie ketchupowo. Nie przebija się zapach banana jakoś mocno. Może po to przez te lody ostatnie, pomidorowe, ale po prostu odrzuca mnie to. Ale szczypiorek z bananem też mnie tak odrzucał, a koniec końców nie smakował źle. A to mnie odrzuca bardziej. Jezu, już się popłakałam. No to siup. Obrzydliwstwo, to jest obrzydliwe. Ketchup jest obrzydliwy. 0 na 10. Ketchup mnie odrzuca. Ja ogólnie lubię ketchup. Nawet jak byłam mała, to jadłam ketchup tak po prostu, że sobie nalewałam na talerz i jadłam palcem ketchup. Ale ketchup w połączeniu z rzeczami, które nie powinny być z ketchupem, jest najobrzydliwszy na całym świecie. Na przykład ketchup do tosta. Okej, ketchup do jajecznicy też niektórzy jedzą, ja na przykład jem do jajecznicy. Jest git, ale ketchup na bananie... Totalnie jest to dla mnie nie do przejścia. I przechodzimy do produktu numer 2. Jest to ser żółty. Zachcianki serowe, tak jak sobie wyobrażam, że na przykład ser z czymś słodkim, to trochę mi się kojarzy to z oscypkiem i z żurawiną, więc może to wyjść dobrze. Natomiast pierwsze połączenie jest trochę dziwne, a jest to miód z serem. Ogólnie nie przepadam za serem. Jak mi się tu leje! Dziwne to jest. Najpierw totalnie czuć miód, później totalnie czuć ser. Nie było to złe. Wezmę jeszcze gryzka sobie. To jest właściwie dobre. Lepszy niż sam ser żółty. Jeśli byście chcieli tego spróbować, to akurat polecam. Jest to, wydaje mi się, nawet lepsze niż banan ze szczypiorkiem. Nie jakoś turbo lepsze. Wydaje mi się, że możemy znaleźć lepsze połączenia. Dam 7 na 10, ale było to naprawdę całkiem smaczne. Pierwsza rzecz związana z serem była dość nieoczywista, za to druga jest dla mnie bardziej oczywista właśnie z powodu tego porównania żurawina-oscypek, a będzie to ser żółty z dżemem. Dorotko, powiedz mi tylko, jaki to jest smak dżemu. Trochę
skawkowy. To tym bardziej wydaje mi się, że może być podobny do żurawiny. To już mnie trochę odrzuca, ale wydaje mi się, że dlatego, że to wygląda jak ketchup. Odrzuca mnie ketchup, nie oceniajcie mnie. Powiem wam, że jest to trochę bardziej oczywiste w mojej głowie połączenie, w sensie dżem i ser, niż miód i ser, ale miód i ser smakowało mi bardziej. Tutaj w ogóle nie czułam sera. Smak dżemu totalnie zabił smak sera. Jakbyście jedli chleb z dżemem. Niby czuć ten chleb, ale tak naprawdę czuć tylko dżem. Dżem zabija smak sera, nie chcę próbować więcej. Wydaje mi się, że to jest coś, czego nigdy w życiu bym już nie spróbowała, ale nie jest to złe. Podobnie jak banan ze szczypiorkiem. 5 punktów na 10. Przedmiot numer 3, który pojawiał się bardzo często, jest to dla mnie totalnie zrozumiałe, jest to Nutella. Jak ja będę w ciąży, to będzie mi ciągnęło do takich słodkich rzeczy, bo ja tak mam podczas w ogóle mojego okresu. Na co dzień wolę takie słone przekąski, typu chipsy, typu jakiś słonecznik, jakieś orzeszki, ale właśnie podczas tego mojego zaburzenia hormonalnego turbo mam ochotę na słodziutkie rzeczy. I dzisiaj wypróbujemy połączenie, które w dwóch wariantach wydaje się przepyszne, ale połączenie tego chipsy z Nutellą. Mam chipsy paprykowe, a wydaje mi się, że trochę lepiej by mogły smakować chipsy solone. Weźmiemy tak na koniuszek. Faktycznie solone byłyby lepsze, ale nie jest to złe. To tak jakbyście jedli normalnego chipsa, ale z niewiadomych przyczyn zostawia on słodki posmak. Czasami tak mamy z rzeczami, że jemy coś i one mają jakiś smak, ale zostawiają inny posmak. To teraz chipsy smakują jak chipsy i w ogóle nie czuć Nutelli, ale zostawia taki słodziutki posmak w buzi i jest to przyjemne. Jeszcze raz muszę tego spróbować, bo aż nie wiem. To jest naprawdę smaczne. Spróbujcie sobie w domu. Lepiej solone. Paprykowe są trochę dziwne. Chyba dam pierwszą dychę w tym odcinku. To jest po prostu smaczne. Jak nie macie salcy w domu, to weźcie Nutellę. Zestawienie nutellowe numer 2 i tego się boję. Jest to ogórek kiszony z Nutellą. Nie wiem jak to działa, to pojawiało się w ogóle w każdym filmie, w każdym artykule, który przeczytałam. Ogórek kiszony z Nutellą był wszędzie. Tu jest totalna kwaśność, tu jest totalna słodkość. Przetestujmy to. Moment pobrania czekolady jest dla mnie straszny. To jest obrzydliwe po prostu. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak obrzydliwe. To zyskuje miarę po prostu keczupu. To połączenie. Turbo niedobre. Nie wiem, jak można mieć na to ochotę kiedykolwiek. To jakaś ściema jest po prostu. Jest to niedobre. 0 na 10 i muszę dojść do siebie. To było ciężkie. Następnym naszym produktem będzie produkt, na który nawet się cieszę, bo będą to lody. Lody waniliowe w połączeniu z różnymi rzeczami. I pierwsze połączenie powiem wam, że przekonuje mnie do siebie, bo ja już próbowałam tego połączenia. Jeśli kiedykolwiek ktoś z was jadł w maku frytki i shake, lub frytki z McFlarem, nie tapaliście frytkami w shake'u lub właśnie w McFlarze, to jesteście trochę dziwni. Ja to robiłam jak byłam młoda i mi to smakowało. Nie robiłam tego jakoś na potęgę i nie jadłam tak po prostu frytek, ale jakby było to dosyć takie normalne połączenie, więc próbujemy smak dzieciństwa, frytki i lody waniliowe. Nie spodziewałam się, że to będzie jakieś obrzydliwe. Nie wiem dlaczego to jest smaczne. Mi to smakuje. Ja zamiast właśnie sosu w McDonaldzie mogłabym brać shake'a. Jest to dla mnie git. Napiszcie w komentarzu, czy wy w ogóle też tak macie i czy próbowaliście, czy ja jestem po prostu jakaś dziwna. 10 na 10. Następne połączenie jest to cracker z serem plus lody. Siup. Uwaga. W tym połączeniu zdecydowanie wszystkie smaki połączyły się w jeden. Nie czuć osobno sera, osobno krokersa i osobno lodów. Tylko one się złączyły i są smaczne. Połączenia lodowe uważam, że są naprawdę dobre i połączenia lodowe oba dostają ode mnie dziesiąteczki. Jest to smaczne, mogłabym to zjeść. Smakuje nic. Ostatnie połączenia, czekolada. I to nie byle jaka, bo biała czekolada. We wszystkich artykułach było podkreślane właśnie to, że to musi być biała czekolada. Wydaje mi się, że dlatego, że jest słodsza. Ja lubię białą czekoladę, kiedyś bardzo lubiłam białą czekoladę, więc wydaje mi się, że te połączenia będą mogły być git, chociaż
poczekajcie do ostatniego. Ale pierwsze nie wydaje mi się aż tak złe. I właśnie dlaczego nie wydaje mi się złe? Mój mózg już jakby porównuje sobie do czegoś, co istnieje. A jest to słony karmel. Połączenie czekolady i soli nie wydaje się takie złe. Hium. Tak jak myślałam, nie jest to nic zaskakującego, dlatego że istnieje właśnie słony karmel i połączenie słoności ze słodkim jest już znane dla mnie, jest dla mojego mózgu znane. Nie szokuje mnie ten smak, powiedziałabym nawet, że jest bardzo smaczny, więc o dziwo, kolejne połączenie w tym odcinku dostaje 10 punktów. I już ostatnie połączenie w tym odcinku, ale moim zdaniem najobrzydliwsze. Czekolada z ogórkiem, zwłaszcza po ogórku z Nutellą, spodziewam się najgorszego. Nutella jeszcze nie jest aż tak słodka jak biała czekolada, przynajmniej tak mi się wydaje w mojej głowie. Mam nadzieję, że nie zwymiotuje. Uff. Chcę sobie pić. Maciek, daj mi coś popić. Przepraszam wszystkie rzeczy, które dostały 0 na 10. To jest po prostu minus 100 na 10. To jest połączenie ogórka ze słodkim. Jest tak obrzydliwe, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Nie próbujcie tego w domu. Nie warto marnować kostki czekolady. Nie lubię i białą czekoladę, i lubię ogórka kiszonego, ale to połączenie to jest po prostu jakieś... Nie wiem, po prostu nawet nie wiem jak to opisać. Już nie chcę o tym myśleć. Zostawmy to. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcielibyście, żebym przetestowała inne dziwne rzeczy, to dawajcie mi znać w komentarzu, co byście chcieli, żeby to było. Zostawiajcie łapeczkę w górę, jeśli takie odcinki wam się podobają. To mi się podoba. O to chodzi. Żałuję tej ostatniej rzeczy, bo naprawdę była obrzydliwa. Kto wie, może jak sama będę w ciąży, to też będę miała jakieś takie dziwne zachcianki. Życzę miłego dnia i bujaczki.